Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii o genetyce umaszczeń, w jakich występują koty rasy ragdoll. Tym razem szczegółowo zajmiemy się rodzajami pointa. Jeśli film będzie dla Was pomocny lub po prostu ciekawy, to będę bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie tu jakiś ślad po sobie, w postaci na przykład lajka albo komentarza. Jestem Wam bardzo wdzięczna za każdy przejaw aktywności na moim kanale. W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o kolorach, w jakich występują koty rasy ragdoll i genach, jakie są z tym związane. Wyjaśniłam, że za kolory odpowiadają trzy lokusy, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, pojemniki na gen. Do każdego z tych pojemników trafiają dwie kopie genu, po jednym od każdego z rodziców. Obok tych trzech pojemników odpowiadających za kolor sierści kota znajduje się jeszcze jeden, pojemnik na geny C. Geny, które do niego trafiają, to geny odpowiadające za zmianę pigmentacji włosa, aż do całkowitego jej braku, oraz za ilość melaniny w tęczówce oka. Gen duże C jest dominujący i warunkuje normalną pigmentację włosa. Jeśli choć jeden gen C wpadnie do pojemnika na geny C, to nic się nie dzieje. Wygląd kota się nie zmienia. Pigmentacja włosa jest taka sama na całym ciele kota. Takie koty w rasie ragdoll nazywane są solid lub self-colored, w skrócie self. Nazwa solid jest myląca ze względu na to, że w większości standardów organizacji felinologicznych oznacza ona jakiegokolwiek kota bez pręgowania. Żeby uniknąć nieporozumień, w tym filmie będę posługiwać się określeniem solid self. Jak wyglądają ragdole solid self w różnych kolorach, możecie zobaczyć na filmie, do którego link wyświetli się w górze ekranu. Kolor oczu, podobnie jak kolor sierści, ma związek z występowaniem melaniny, czyli grupy pigmentów, głównie brązowego i żółtego. Od proporcji i zagęszczenia tych pigmentów zależy kolor oka kota. Tutaj również gen dominujący duże C warunkuje normalną pigmentację, a więc ragdole solid self mogą mieć oczy we wszystkich kolorach. Spośród federacji zrzeszonych pod sztandarem World Cat Congress, koty rasy ragdoll w odmianie solid self są w pełni uznane w NZCF. W standardzie NZCF przeczytać możemy, że koty w odmianie Solid Self powinny być oceniane zgodnie z ogólnymi standardami danych kolorów, ale jeśli na kocie obecna jest biel, musi mieścić się ona w standardzie dotyczącym umaszczenia Mitted, Bicolor lub Van. Oczy mogą mieć dowolny kolor, preferowane są oczy o głębokim kolorze. Różnokolorowe oczy są dozwolone, jeśli kot jest biały lub w umaszczeniu Bicolor lub Van. Geny CS i CB są recesywne względem genu duże C, ale równorzędne wobec siebie. Oba te geny odpowiadają za redukcję ilości barwnika we włosie i tęczówce oka, ale w różnym stopniu. Gen CS odpowiada za znaczną redukcję ilości barwnika we włosie i tęczówce oka kota. Jeśli dwa geny CS wpadną do pojemnika na geny C, uzyskujemy kota o umaszczeniu nazywanym u kotów rasy ragdoll pointem syjamskim. Point syjamski to kot, u którego kumulacja dwóch genów CS sprawia, że kot ma normalną ilość pigmentu na częściach dystalnych ciała, pyszczku, uszach, łapach i ogonie, ale znacząco zredukowaną ilość pigmentu na tułowiu, czyli tułów kota pozostaje jasny. Gen CS redukuje również ilość barwnika w oku kota, co daje charakterystyczną dla tego wariantu niebieską barwę oka. Nie istnieje pigment niebieski. Niebieski kolor oka jest złudzeniem optycznym, spowodowanym przez redukcję ilości pigmentu brązowego i żółtego przez gen CS. Dzięki temu, że pigmentu w oku kota jest tak mało lub wcale, światło przechodzi przez tęczówkę, oświetla tył, odbija się i wraca po rozproszeniu w ciele szklistym, co wizualnie daje kolor niebieski, który widzimy patrząc w oczy kota. Intensywność i odcień niebieskiego zależy głównie od tego, jak wiele światła wpada do oka, czyli od faktycznej ilości pigmentu i od budowy tęczówki. Koty rasy ragdoll w odmianie point syjamski są w pełni uznane we wszystkich federacjach zrzeszonych pod sztandarem WCC. W standardzie ACF przeczytamy, że kolor części dystalnych, uszu, maski, nóg i ogona powinien być ciemniejszy i dobrze zdefiniowany. Kolor ciała powinien być wyraźny aż do podstawy włosa. Kolor ciała powinien być jaśniejszy niż części dystalne, a klatka piersiowa, kołnierz i policzki mogą być jeszcze jaśniejsze. Delikatne cienie koloru, takiego jak na częściach dystalnych, są dozwolone na ciele. Niedoskonałości w odcieniach sierści są dozwolone u kotów do drugiego roku życia. Kolor oczu powinien być niebieski. Im bardziej niebieski, tym lepiej. We wszystkich wariantach kolorów i umaszczeń. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor części dystalnych, maski, uszu, łap i ogona ma być dobrze zdefiniowany. Maska powinna obejmować policzki, pyszczek, nos, oczy i brodę. Lusterko nosa i poduszki łap powinny być tego samego koloru co części dystalne i z nimi harmonizować. Jednokolorowe lub wielokolorowe u kotów szylkretowych, różowe lub z różowymi elementami u kotów pręgowanych. Wymagany jest dobry kontrast między częściami dystalnymi a tułowiem.
Brak kontrastu jest błędem. Niekompletna maska jest dozwolona zwłaszcza u kotów czekoladowych i kremowych. Dozwolony jest też niedojrzały kolor u kociąt i kotów młodszych, poniżej 3 roku życia. Kolor oczu powinien być zdecydowanie niebieski. Im głębszy niebieski, tym lepiej. CCCA zakłada pewne różnice w kolorze oka w zależności od koloru kota, o czym będę mówiła szczegółowo w filmach poświęconych konkretnym kolorom. Standard podkreśla jednak, że różnice te mogą być trudne do uzyskania, dlatego ich brak nie powinien być karany. W standardzie CFA przeczytamy, że uszy, maska na pyszczku, stopy i ogon mają być ciemniejsze, w dobrze zdefiniowanym kolorze. Lusterko nosa i poduszki łap mają być w pełni wybarwione i odpowiadać kolorowi części dystalnych. Kolor ciała powinien tworzyć wyraźny kontrast w stosunku do części dystalnych. Klatka piersiowa, kołnierz i broda mogą być nawet jaśniejsze. Oczy powinny być intensywnie niebieskie. Błędem są oczy zbyt jasne i zbyt ciemne. W standardzie FIFA przeczytamy, że uszy, maska, nogi i ogon mają być dobrze zdefiniowane i pozostawać w harmonii z kolorem ciała. Oczy powinny być niebieskie. Im bardziej intensywnie niebieskie, tym lepiej, a ich odcień powinien pozostawać w zgodzie z kolorem ciała. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor części dystalnych, maski, uszu, łap i ogona ma być dobrze zdefiniowany i że kiedy kot osiąga dojrzałość, maska powinna pokrywać całą twarz, włączając w to pyszczek i powinna być połączona z uszami. Znajdziemy też adnotację, że choć ciemniejsze plamy na brzuchu są niepożądane, to nie są błędem. Oczy powinny być niebieskie. Im głębszy niebieski, tym lepiej. W standardzie NZCF przeczytamy, że powinien być obecny dobry kontrast między częściami dystalnymi a kolorem ciała i że ważne jest to, że kolor ciała jest jaśniejszy na klatce piersiowej i brzuchu. Maska na pyszczku powinna znajdować się na całej twarzy, pokrywać oczy i łączyć się z uszami. Broda powinna być jaśniejsza niż reszta znaczeń na częściach dystalnych. Oczy powinny być zdecydowanie niebieskie. Im bardziej niebieskie, tym lepiej. W standardzie SACC przeczytamy, że kolor kota może być jeszcze nie w pełni dojrzały, jeśli ragdoll ma mniej niż 5 lat. U takich kotów dozwolone są cienie na kolorze. Części dystalne, maska, uszy, nogi, stopy i ogon mają być dobrze zdefiniowane i ukazywać kontrast między częściami dystalnymi a kolorem ciała. Koty bez bieli mogą mieć ciemniejsze plamy na brzuchu. Lusterko nosa i poduszki łap powinny mieć kolor odpowiedni do koloru części dystalnych. Oczy powinny być niebieskie. W standardzie TICA przeczytamy, że kolor ciała powinien być równy, jaśniejszy i z ograniczonym do minimum cieniowaniem. Kontrast między ciałem a częściami dystalnymi powinien być wyraźny. U starszych kotów dozwolony jest ciemniejszy kolor ciała, a u młodszych nie w pełni rozwinięty kolor. Oczy powinny być niebieskie. W standardzie WCF przeczytamy, że point syjamski to klasyczny point bez bieli, występujący we wszystkich uznanych kolorach i że oczy powinny być intensywnie niebieskie. Im ciemniejsze, tym lepiej. Kolejny gen, który może wpaść do pojemnika na geny C, to gen CB. Gen CB również odpowiada za redukcję pigmentów sierści i tęczówcy oka kota, ale w dużo mniejszym stopniu. Jeśli dwa geny CB wpadną do pojemnika na geny C, uzyskujemy kota o umaszczeniu point burmski, które nazywamy u ragdoli sepią. Point burmski, czyli sepia, to kot, u którego kumulacja dwóch genów CB sprawia, że kot ma normalną ilość pigmentu na częściach dystalnych ciała, pyszczku, uszach, łapach i ogonie, ale nieznacznie zredukowaną ilość pigmentu na tułowiu, czyli tułów kota jest o kilka tonów jaśniejszy. Jak wygląda ten wariant w różnych kolorach, możecie zobaczyć na filmie, do którego link wyświetli się w górze ekranu. Gen CB redukuje również ilość brązowego pigmentu w oku, przez co koty to często mają oczy w kolorze zbliżonym do złotego, ze względu na obecny w nich żółty pigment. Jeśli melaniny w oku jest wyjątkowo mało, światło wpada do jego wnętrza, rozprasza się i wracając w połączeniu z żółtym pigmentem daje zielonkawy odcień oka. Spośród federacji zrzeszonych pod standardem WCC, koty rasy ragdoll w odmianie sepia są w pełni uznane w NZCF. W standardzie NZCF przeczytamy, że kolor ciała jest tylko nieznacznie jaśniejszy niż kolor części dystalnych, ale kolor generalnie jest jaśniejszy i cieplejszy niż w przypadku kotów w odmianie Solid Self. Pręgowane koty sepia mogą mieć bardziej widoczne pręgowanie na ciele niż pointy syjamskie i pointy tonkijskie, czyli minki. Kolor oka waha się od niebiesko-zielonego przez zielony do złotego. Różnokolorowe oczy są dozwolone u kotów białych oraz o umaszczeniu bicolor i van. Geny CS i CB kodominują ze sobą, czyli są równoważne. Oznacza to, że jeśli oba wpadną do pojemnika na geny C, to żaden z nich nie dominuje. Uzyskujemy umaszczenie pośrednie między pointem syjamskim a pointem burmskim, czyli pointa tonkijskiego, zwanego u kotów rasy ragdoll minkiem. Kumulacja genów CS i CB sprawia, że kot ma normalną ilość pigmentu na częściach dystalnych ciała, pyszczku, uszach, łapach i ogonie,
ale zredukowaną ilość pigmentu na tłowiu. Czyli tłów kota jest w tonie pośrednim pomiędzy pointem syjamskim a burmskim. Jak wygląda ten wariant w różnych kolorach, możecie zobaczyć na filmie, do którego link wyświetli się w górze ekranu. Ilość pigmentu w tęczówce oka również jest zredukowana. Światło wpada do oka, jest rozpraszane do koloru niebieskiego i wracając w połączeniu z żółtym pigmentem, daje kolor, który odbieramy jako niebiesko-zielonkawy, czyli aqua. Odcień może znacząco różnić się w zależności od proporcji barwnika, jego ilości, a także samej budowy tęczówki, czyli ilości wpadającego do oka światła. Spośród federacji zrzeszonych pod sztandarem WCC, koty rasy Ragdoll w odmianie Mink są w pełni uznane w NZCF. W standardzie NZCF przeczytamy, że Mink wyglądać ma jak point syjamski, za wyjątkiem tego, że kolor ciała jest zaledwie kilka tonów jaśniejszy niż kolor części dystalnych ciała. Oraz, że koty pręgowane będące Minkami mogą mieć bardziej wyraźny kolor pręgowania na ciele niż koty pręgowane będące pointami syjamskimi. Oczy powinny być w kolorze aqua. Mogą wahać się na skali od niebiesko-zielonego do zielono-niebieskiego. Istnieją również geny CA i małe C, całkowicie blokujące produkcję barwnika we włosie. Gen CA jest równoważny do CS i CB, zaś gen małe C jest recesywny w stosunku do wszystkich wariantów genu C. Nie mam wiedzy na temat kotów o takim umaszczeniu wśród kotów rasy Ragdoll, dlatego w tym filmie nie będę zagłębiać się w niuanse dotyczące genów CA i małe C. Jeśli jednak Wy macie wiedzę na temat Ragdolli z bielą uzyskaną za pomocą genów C, koniecznie dajcie mi o tym znać. Bardzo mnie ten temat interesuje. Mamy więc gen duże C, gen dominujący, oraz recesywne w stosunku do niego geny CS, CB i CA, które są równorzędne w stosunku do siebie, oraz recesywne w stosunku do nich wszystkich gen C. Jeśli chodzi o rasę kotów Ragdoll, interesują nas geny duże C i recesywne w stosunku do niego geny CS i CB, które są równoważne wobec siebie. Do przewidzenia, po jakich rodzicach możemy uzyskać koty w danym wariancie, przydatna jest krzyżówka genetyczna. Jeśli chcielibyście sobie przypomnieć, jak ją sporządzić, w górze ekranu wyświetli się link do filmu na ten temat. Żeby uzyskać kota w odmianie zwanej Solid Self, potrzebujemy tylko jednego genu duże C. Koty o takim wyglądzie to koty o następujących genotypach. A zatem kota w kolorze Solid możemy uzyskać, stosując następujące połączenia. Jak widać, możliwości jest wiele, ponieważ gen duże C jest dominujący w stosunku do wszystkich innych genów C. Wystarczy, że kot odziedziczy tylko jeden taki gen, aby fenotypowo był kotem Solid Self. A więc wystarczy jeden gen u któregokolwiek z rodziców, aby uzyskać potomstwo Solid Self. Inaczej jest u kotów w odmianie Point. Żeby uzyskać któregokolwiek z Pointów, kot potrzebuje dwóch genów Pointa. A więc każdy z jego rodziców musi mieć co najmniej jeden gen Pointa. Żeby uzyskać kota w odmianie zwanej Point Syjamski, potrzebujemy dwóch genów CS. Każdy z rodziców musi mieć chociaż jeden gen CS, abyśmy mogli uzyskać po nich kota w odmianie Point Syjamski. Uzyskamy więc takiego kota po rodzicach, którzy sami są pointami syjamskimi CSCS, ale również po kotach Solid Self niosących gen CS oraz po kotach w odmianie point tonkijski, których genotyp to CSCB. Kombinacje, z których możemy uzyskać pointy syjamskie, prezentują się więc następująco. Dokładnie tak samo jest w przypadku pointów burmskich, czyli kotów o genotypie CBCB. Każdy z rodziców musi mieć chociaż jeden gen CB, abyśmy mogli uzyskać po nich kota w odmianie point burmski. Uzyskamy więc takiego kota po rodzicach, którzy sami są pointami burmskimi, ale również po kotach Solid Self niosących gen CB oraz po kotach w odmianie point tonkijski, których genotyp to CSCB. Kombinacje, z których możemy uzyskać pointy burmskie, prezentują się więc następująco. Pointa tonkijskiego, czyli Minka, uzyskamy, gdy kot otrzyma jeden gen CS i jeden gen CB. Kombinacje rodziców, po których możemy uzyskać to umaszczenie, prezentują się więc następująco. Na dzisiaj to już wszystko. Ale jeśli taka tematyka Cię interesuje, to w dwóch następnych odcinkach poruszać będę kwestię dziedziczenia i rozłożenia bieli na kotach rasy Ragdoll. Do zobaczenia!